Witam serdecznie, z tej strony Zyber, Price the Sun. Pokażę, jak szybko przefarmić dużą ilość człowieczeństwa. Jest to jedna z dwóch możliwości. Drugą możliwością jest korzystanie z DLC. Tam jest taka strefa przed... Jak się ten boss nazywał? Chyba Magnus? Coś na M. Manus, o. Przed Manusem. I teraz tak, możemy to robić early game, więc mi się wydaje, że to trochę lepszy sposób. Warto doprowadzić do odkrycia 410, jeżeli to będzie early game, to będzie trochę ciężej z tym. Na pewno tak, pomoże. 10 dusz, to lewy górny róg, zestakowany. Na przykład pierścień chciwego węża z Sun Fortress pomaga. Lub z Anor Londo możemy sobie wydropić ze skrzyni symbol skąpstwa. Któreś, wybrać dwa z tych trzech. Dwie z tych trzech opcji. Dobra. Jesteśmy oczywiście przy teleporcie z głębi. Duże odkrycie mamy. I robimy coś takiego. Tutaj będziemy to farmić ogólnie na szczura, warto zaznaczyć. Któryś dropnął? No, niestety żaden nie dropnął. Trzeba pamiętać, o, że jeden to tutaj ukryty jest. Tego można albo od razu zwinąć, albo zeskoczyć. O, już będziemy mieli na pewno jedno człowieczeństwo. I teraz można albo kość powrotu użyć, albo można normalnie przebiec. To jest dosyć krótki dystans, więc myślę, że szkoda marnować kości. Warto na przykład użyć tarczy zwiększającą odnowienie staminy. Będziemy dużo biegali tutaj. Czyli mamy już jedno. Z tego co widziałem, maksymalnie po 3 na jeden run potrafią się zdarzyć. Rzadko się zdarza, żeby nic nie dropnęło. Raz chyba na 3 czy 4 rany kompletnie nic może nie dropnąć. Zatruciem się oczywiście nie przejmujemy. Trochę bardziej... O! Jedna, dwie, trzy, czyli już mamy 4 na 2 rany. Ciekawe, czy się uda 4, czy pójdziemy na rekord. Dobra, jeżeli spadnie na dół, to czyli skaczemy, zeskok. Myślę, że to 4 to chyba limit jest, 3 raczej to chyba limit jest. No, na to wygląda. Czyli już na 2 rany mamy 4. W szczególności patrząc na fakt, że taki jeden ran jest bardzo krótki. W szczególności jak mamy na przykład już więcej staminy. Ważne, żeby tego skosić. W początkowych etapach gry ma ogromną ilość damage'u. W szczególności jak mamy... Coś... O, czyli jak to się mówi, chyba normę szczęścia wykorzystałem na ten run. I to będzie pusty przebieg. Oczywiście tutaj w tym przypadku zaskakujemy. No. Tak jak wspomniałem, no zdarza się czasem, że po prostu będzie pusty. Czyli ciągle mamy 4 na 3 rany. Zdarzało się, że na przykład 2 razy po 3 potrafiły dropnąć pod rząd. Czyli w 2 ranach po 3. Mieliśmy już 6 wtedy. Dobra, ale zostańmy przy tym, co jest teraz, tu i teraz. Tutaj pusto.
O, drugi posteran. Mówię, tamte trzy koło siebie chyba limit szczęścia mi wyczerpały. A tak poważnie mówiąc, no zdarza się czasem. W szczególności to kilka chwil trwa taki jeden run, więc możemy sobie biegać, biegać, biegać. Dodatkowo jak chcemy na przykład pofarmić sobie duszę, to możemy zostawić znaczek przyzwania tam przy ognisku i pomagać przy zabiciu tego smoka z głębi. Ta gra mi to po złości robi. Chciałem pójść na rekord zdobytych dusz, a wyjdę na to, że pójdę na rekord pustych ranów. O, jest jedna. Honor uratowany. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden run. Jak się nie mylę, chyba w przeciągu godziny. Tak potrafiłem sobie pobiegać i zbierać kilkadziesiąt. Więc naprawdę fajnie można je szybko sobie uzbierać. A to jest przydatne, nie oszukujmy się nawet, żeby sobie porozpalać maksymalnie ogniska. Jak zdobędziemy rytuał. Pinwheela. No niestety mam już trochę rozwalony go pada, więc on będzie mi tutaj pisiował. Ale normalnie można biec do woli. Proszę bardzo, kolejne człowieczeństwo. No ewidentnie pat mi odmawia współpracy, ale dociągniemy jeszcze ten run do końca. Ja sobie wrócę już kością, nie będziemy się chciał biegać. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki, streamy. Zostawcie łapkę, subskrypcja. Pozdrawiam.